Gorąco witam wszystkich na dzisiejszej uroczystości odpustowej ku czci świętej Teresy Dzieciątka Jezus. Dzisiaj mamy podwójny powód, żeby być tutaj, ponieważ obchodzimy dla naszej parafii dzisiaj odpust. Ważny dzień. Jest to uroczystość odpustowa, ale także 10. rocznica erygowania, powstania naszej parafii. Szukać Boga w małych rzeczach, na wzór świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Oto modlili się wierni parafii ojców Palotynów w Brzuchowicach podczas uroczystej mszy świętej z okazji odpustu parafialnego, Dnia Świętej Teresy z Lizie. Przewodniczył uroczystej mszy świętej arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Podczas mszy świętej odbyło się uroczyste poświęcenie róż. Przypomnę, że świątynia ojców Palotynów w Brzuchowicach wciąż jest remontowana po straszliwym pożarze, który zniszczył budynek świątyni w grudniu ubiegłego roku. To, że dzięki darowiznom dobroczyńców możliwe jest odrestaurowanie naszego kościoła, to kolejny cud naszej świętej patronki, mówią parafianie ojców Palotynów parafii świętej Teresy z Lizie w Brzuchowicach. Modlimy się ze świętego ojca Franciszka, naszego archipasteria Mieczysława. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Dzisiaj za wspólną modlitwę i za to wszystko, co razem tutaj z Nim tworzycie, że budujecie ten Kościół nie tylko z kamieni i złota, ale ta przede wszystkim serc wspólnoty, jaką jesteście wy.